Witam z tej strony Dragon w kolejnym odcinku z Hearthstone 4 na nowym DLC Trial of Allegiance jako Królestwo Brazylii. W ostatnim odcinku przeszliśmy początek ścieżki monarchistycznej, że tak powiem, bo jeszcze mamy tutaj drugą ścieżkę, taką chyba federalistyczną. Nie, taką tylko jakby sprzeciw wobec jednego gościa w sumie. Więc w tym odcinku zgaduję, że pójdę w wszystkie te rzeczy, bo to chyba będzie najprostsze, żeby przejść już całe drzewko polityczne, ile możemy, a w międzyczasie może coś porobić innego. Więc dostaliśmy dosyć dużo punktów tego, jeżeli chodzi o siły politycznej. I tutaj część kosztów się zmieniła. Co nam to jest? Bendito Valadares? Bendito... O, to ten. To dobrze, że kupiliśmy go, ponieważ on jest bardzo nam pomoże. Tylko pytanie jest takie, czy mamy jakiś ludzi, którzy nie dodają nam punktów, jeżeli chodzi o poparcie. Mamy Gustavo Boros. Chyba kojarzę go, ponieważ on się znajdował na grafikach promocyjnych. On ma dosyć dużo tego, tylko pytanie jest... Czy ma tutaj jakiś... Nie, ja bym go wziął. Tak, i tutaj żadnego nie ma, ponieważ on ma tyle dodatnich, jeżeli chodzi o wszystkie te plusy, tylko koszt prawa handlowego, ale... Powiedzmy sobie szczerze, kto normalny patrzy na koszt prawa handlowego? Więc reszta mi się bardzo podoba. Mamy też dużo manpowera, więc to też nie jest jakiś wielki problem. Produkcja nasza jest słaba. Ale jeszcze możemy wprowadzić zmiany. Możemy już w sumie teoretykę wojskowości dać. Poczekam jeszcze na bank centralny. Chcę mieć ten plus. A tutaj potrzebujemy tej siły, ale jej jeszcze nie mamy, więc sobie dodamy teoretykę wojskowości i chyba możemy już puścić dalej. Więc może przeczytam, co tutaj robiłem w sumie. Elity wojskowe są zmienne w swoich lojalnościach i paranoiczne i paranoicznie obawiają się zagrożenia komunizmem, zarówno krajowym, jak i zagranicznym. Wykorzystamy to, kupując ich zwiększonym budżetem wojskowym w zamian za poparcie naszych rządów. Czyli usuniemy słaby rząd... Fabrykę wojskową, czyli w sumie same plusy. No. Czego tutaj nie lubić? Okej, więc teraz musimy tylko poczekać na to, więc dobrze, że nie wydałem, bo to mógłbym się zabić przez to, że... bym wydał tej siły. Tutaj nam teraz wzrasta dzięki temu gościowi. No, 1,5% to akurat bardzo dużo dla nas, ponieważ my mamy 48 milionów mieszkańców. No to jest pokaźna słupka, żeby podbić cały świat. A jakbyśmy jeszcze resztę tutaj Ameryki skorowali, to na pewno będziemy mieć dosyć dużo tego. Okej, więc przekupienie wojska poszło. Możemy teraz zrobić utworzenie kolegium królewskiego w Rio de Janeiro. Podoba mi się to, że zgaduję, że jeżeli się zmieniają miasta, to wtedy zmienia się ten opis. Zgaduję, że chodzi o stolicę bardziej. Ale że kolegium, tak. Obecna afera z kolegium jest dosyć duża. Okej. Cesarz ostatnio żywo zainteresował się pozycją akademicką naszego kraju i w związku z tym zadekretował utworzenie nowego kolegium humanu w stolicy, aby promować większe krajowe innowacje technologiczne oraz rozdawać NBA. Okej, czy coś tutaj jeszcze mamy? Nie, tutaj będzie się pokazywało, bo tutaj mamy tych... W ogóle bym zobaczył, czy nie mamy jakichś fajnych ikonek. Mamy tutaj nawet fajne ikonki, jest ich sporo, ale byśmy musieli tutaj zrobić cele. Trochę nie podoba mi się, że jest coś takiego, że... Jak to powiedzieć? O co, jest podpisany pokój. Że w sumie to wszystko zabiera tobie totalnie możliwość wykorzystania tego, więc takie korzystanie z tego trochę jest ryzykowne, żeby dawać graczom, ponieważ można tracić. Dosyć łatwo to stracić, ale też w sumie, jeżeli się gra dosyć ostrożnie, to się sprawdza. Okej, skończyły się imperialne sentymenty. Ale nadal mamy gości, którzy nam to dają. I za chwilę powinniśmy się już pozbyć tych, że zostanie przerwane. I chyba to będzie tylko tyle. Nie ma tutaj, że
efekty, jeżeli coś się uda nam zrobić. No, no to czekamy. Więc myślę, że najpierw pójdziemy po bokach. Możemy dostać tego gościa. What the heck? W jednej chwili się nam to wszystko odpaliło. Okej. Okay. I patrzę tutaj. Tutaj chyba generałów dostaniemy. No... Podoba mi się mechanika, kiedy generałowie dostają konekcje polityczne, ale z drugiej strony to nie jest zbyt dobra idea. Okej, okay, kontynuując, co tutaj jeszcze mamy? Mamy jeszcze to. Tutaj sobie wyłączam. No i czekamy. No, w sumie to jak to usuniemy, to w sumie koniec jest. I to wszystko. Dobra, zrobiliśmy w takim razie nadanie arystokratycznych tytułów. W miarę odzyskiwania kontroli nad naszym prawowitym królestwem, ciężar władania różnymi regionami staje się coraz trudniejszy dla naszego drugiego monarchy. Dlatego też ogłosił on, że nowe ziemskie tytuły arystokratyczne będą nadane tym, którzy zostaną uznani za godnych zaufania, aby pomóc w zarządzaniu królestwem. Czyli rozdajemy generałom ziemię. No. Ciekawie. Dajcie mi chwilę, bo ja... Żeby zdążyć, żeby dzisiaj wrzucić... I może już nagrać całą serię, zacząłem rano i gardło mi trochę chrypie. Dobra, już lepiej. Okej, okay, najwyższy czas. No tak, skończyło się. I to wszystko z ich rebelii. Okej, okay, dostaliśmy siłę doświadczenia armii, nie siłę polityczną. I teraz jest pytanie, co nam się przyda w... lesie, dosłownie. Myślę, że doktryna planu wielkiej bitwy. To jeszcze bym się zastanawiał, ale chyba nie. I teraz mamy dodatkową dywizję. Mamy tutaj też gościowi się od... gościowi się odblokowało, więc możemy zacząć go boostować. I teraz jeszcze mamy ten kolejny slot badawczy. Trochę nie badałem tutaj broni, a powinienem. Na razie sobie tego pobustujemy. No i chyba to wszystko. Nadal nie mamy samolotów, więc nic nie możemy zmienić. Tutaj możemy sobie ustawić już tego, te wszystkie rzeczy. Tutaj się zaczęła wojna. Przybicie, tak celne, przełamanie. To. Po polsku trochę trudniej mi kojarzyć po prostu. Poczekam, jak wreszcie ten mod na Modifier Icons się zaktualizuje. Możliwe, że się zaktualizował, tylko że przez to, że robiłem reinstall właśnie modów, to nie mam ich na dysku i muszę po prostu sprawdzić z warsztatem. Może zainstalować jakiś jeden mod i wtedy wszystko się naprawi, ale jak na razie to... to coś mi po prostu... nie idzie z tym. Okej. Okay. Powrót baronów kawy. Tak zwani baronowie kawy odegrali kluczową rolę w zdobyciu wzrastającego poparcia, aby przywrócić monarchię. Teraz wynagrodzimy ich, wprowadzając ich do rządu, aby nadzorowali odbudowę gospodarki. Tak naprawdę nawet nie musimy go dodawać. Myślę, że moglibyśmy nawet to ominąć na boku. Dlatego, że realnie rzecz biorąc, nie widzę sensu aż tak dużego tego brania, ale i tak tutaj musimy mieć 50%. Pytanie, czy ile tutaj już się zbliża. Dobra, czy jak już to zrobimy, to może nawet będzie. Ale tam te dodatkowe to nie jest nigdy aż coś źle. Dobra, damy obronę armii. Bo reszta nawet nie jest zbyt dobra. Ten koncert przemysłowy. Żeby zrobić ten bank, to musimy gdzieś go zrobić chyba na dole. O, tutaj. Tutaj jest on, więc musimy pójść przynajmniej w to. Te 24 stali, powiem wam szczerze, to jest naprawdę dużo. I to jest jeszcze na początku drzewka. Okej, okay. Podkopanie Kongresu Narodowego, czyli mówiłem, że wreszcie coś z Kongresem zrobimy. Nasi najbardziej wpływowi zwolennicy nie są zadowoleni z kompromisu w sprawie monarchii konstytucyjnej. Wow, ktoś nie jest zadowolony z kompromisu. Coraz bardziej się niecierpliwą i chcą... aby monarcha wykorzystał swoje nowe wpływy do przejęcia kompetencji Kongresu Narodowego poprzez powołanie nowej Rady Ministrów.
O, masz los. Uwielbiam, jak piszą coś takiego i każdy może się pod to podpisać. Okej, okay, tutaj jeszcze coś. Już, o, już pierwszy poziom mamy. Pytanie jest, czy się nam opłaca ciężarówki brać. Myślę, że w dżungli aż tak bardzo nie. Ale będziemy próbowali jak najwięcej, jeżeli chodzi o te wszystkie dodatkowe właśnie bataliony wsparcia. Ktoś kiedyś mi napisał, że takie, że o, jest problem z support companies. Ja myślałem, że chodziło o to. Producenta sprzętu wsparcia, a chodziło o właśnie bataliony wsparcia. No, niestety, jak ktoś wykorzysta. Można po prostu interpretować na różne rzeczy, a akurat jak ja zmieniałem, to zmieniałem z tym. Więc nie wiedziałem, co dokładnie chodzi. Okej, okay, mamy lotnictwo morskie. Co z jednej strony jest fajne. Mamy ataki na konwoje. A to jest marynarka, okej. Okay. Szykujący. Myślałem, że to jest lotnictwo i się takie zastanawiałem nad tym. Mamy strasznie dużo... To jest dziwne, mamy strasznie dużo siły politycznej, a mało co możemy wydać ją na cokolwiek. Okej, okay, wydamy na takie rzeczy. To powinno nam pomóc. Już powoli te nasze dywizje się produkują, więc będziemy musieli zacząć je trochę edytować. Artyleria, jeszcze zobaczymy artylerię. Nie jestem jakimś wielkim fanem artylerii w tym okresie. Z tego względu, że jest coś takiego, że tutaj jest strasznie dużo dżungli i innych takich niekorzystnych terenów i im bardziej byśmy dawali jakiś sprzęt, tym więcej byśmy tracili, więc idę tylko w sprzęt wsparcia i karabiny. Okay, możemy tutaj popadać sobie. I pytanie, ile już mamy tego? Mamy już ledwo, żeby było 50%, a to co tutaj nam daje? Podkopanie. Szukam tego. Nie ma? O, tutaj jest. Podkopanie demokracji. Pytanie, czy jak to zrobimy, to się usunie podkopanie demokracji, bo to nie są... Mamy niechętnie poddanych. To nie jest zbyt miłe. Zbyt miło nie wygląda. Pytanie jest coś tutaj, czy jest jakiś... Nie, chyba nie ma, że... Jeżeli zrobić daną cel narodowy, to będzie źle. Więc... Desenvolvimento, czyli dewaluacja. O, dewaluacja waluty. Jeśli chcemy, aby ludzie wrócili do pracy, wow, a nasz eksport ponownie ruszył, musimy pobudzić wzrost gospodarczy. Dokonamy tego, tworząc nowe gałęzie przemysłu, otwierając ludziom dostęp do usług finansowych. Jej, budżetówka. Okej. Okay. W takim razie czekamy dalej. Mamy już w sumie siłę polityczną, żeby kolejnych, ale może najpierw sobie weźmiemy innych gości z tego. Nie mają zbyt dużo fajnych traitów, więc no, raczej z tego nie korzystamy. Jeżeli podkopywanie demokracji to jest, że tak powiem, to nie możemy usunąć, to jest słabo, ale poczekamy tylko chwilę i już odpalimy, czyli wykorzystanie ustawy o bezpieczeństwie narodowym. Jej, damy uchwałą. Uchwałą coś zmienimy. Dobra, tutaj kolejne rzeczy. Już teraz jest badanie militariów, ale przez to, że nie musimy zbytnio robić tych innych rzeczy, to tylko trochę jeszcze pójdziemy w samoloty i to wszystko. Okej, okay, promocja imigracji. O, mamy jakąś... To może być fajne, ale najpierw zrobimy wykorzystanie ustawy o bezpieczeństwie narodowym. Mimo słabego oporu członków Kongresu Narodowego, nasza nowa Rada Ministrów z powodzeniem stała się prawowitym rządem kraju. Teraz wykorzystają ustawę o bezpieczeństwie narodowym uchwaloną przez reżim, na czele którego stał Getulio Vargas, aby zapewnić sobie absolutną władzę nad sprawami politycznymi. Ale to wasza ustawa. Ale wy źle ją korzystacie. Ale to wasza ustawa. Jak tu można łatwo z prawdziwego życia wziąć rzeczy? Dobra. Tutaj powoli nam się odblokowuje, dlatego że dostaliśmy ulepszenie do fabryk. Ale tak, to wcześniej ten legion to był... To nic nie można było nim robić. Okej, okay, zrobiliśmy. I co teraz? Mamy... O!
biały gołąb. Mamy już naszego cesarza, z tego co mi się wydaje, że to jest chyba nasz cesarz, Pedro. Tak, to jest to, co chcieliśmy. Okej. Więc możemy tak, zjednoczenie Królestwa Brazylii i Portugalii zrobić w tym odcinku, co jest bardzo prawdopodobne. Możemy zrobić bataliony prewencyjne i możemy osady wojskowe w Amazonii zrobić. Okej. Pytanie jest, czy... Zobaczymy. Spróbujemy, zobaczymy. Zgaduję, że jakbym zapisał sobie to i po prostu co chwila takie, że o, cofałbym sobie save'a, to zapewne bym mógł zdobyć to. Ponieważ AI zazwyczaj ma coś takiego zapisane w swoim kodzie, że jest albo mała szansa na to, albo jest duża szansa i po prostu można się wyrąbać. Ale mnie nie obchodzi, czy nam się uda z Portugalią, czy nie. Ale Portugalia się zgodziła. I stała się marionetką naszą. Jej. Portugalia jest naszą marionetką. Okej. Ciekawe. Dobra, więc... O! Portugalię... Brazylia, Portugalia ogłaszają zjednoczenie. Królestwo Brazylii, Królestwo Portugalii w związku z rosnącymi nastrojami monarchistycznymi postanowili ponownie zjednoczyć się po jednym monarchą i sztandarem. Powołując się na chęć korzystania wiedzy oraz zasobów obu krajów, będą one teraz rozwijać się jako jeden organizm. To zbyt bardzo... To jakby pisał po prostu ci AI. Dosłownie. Wiem, że... tutaj, co to jest? Wsparcie. Teraz możemy to odpalić. Wiem, że polskie tłumaczenia też są nieco ograniczone, z tego względu, że aż tak bardzo nie chcą. Nie chcą tłumaczyć. Nie mają też na to mało czasu, od razu mówię, jeżeli chodzi o tłumaczenie, więc nie zdziwiłbym się, gdyby korzystali z jakiejś tam właśnie pomocy typu AI, ale z drugiej strony trochę też. Jest głupie, dlatego że dużo, jeżeli chodzi o tekstów angielskich, jest dobrze napisanych i trzeba tylko trochę tak zmienić po polsku. Okej, co ten śmiały atak. Będę robić to, co jest zwykle przy tych... Mamy 65, bo mamy tego gościa. Okej. Tutaj też możemy wsparcie z powietrza, misje nocne. Oni teraz trochę zmienili. I wsparcie z powietrza, które chyba kiedyś było dla właśnie CAS, czyli dla Closer Support, teraz trochę jest zmienione, bo patrzyłem w kodzie i to kompletnie, jeżeli chodzi o traity dla lotnictwa, został zmieniony. Wydaje mi się, że oni po prostu zmniejszyli ich ilość dla tych ministrów, bo tak to one nie zostały usunięte zbytnio. Okej, czekaj, to jest na czas już? Czy ja po prostu kliknąłem? Tak, ja po prostu kliknąłem. Okej, robimy to i w międzyczasie musimy jeszcze popadać sobie części do samolotu. Jeden z minusów posiadania DLC, musisz wybadać części do czegoś. Dobrze, że z czołgami tak nie zrobili, bo w sumie z czołgami to by było okropne. Okej, może jeszcze przeczytamy sobie, co to jest. Z władzą bezpiecznie spoczywającą w rękach monarchii wyznaczonych przez niego ministrów, jest czas przywrócić krajowi dawną chwałę. Pierwszym krokiem na tej drodze będzie przywrócenie Imperium Brazylii, powrót do tradycyjnych wartości, na których zostało ono zbudowane. Staniemy cesarza Brazylii, co daje nam bardzo dużo plusów. To jest typowa ścieżka monarchistyczna, gdzie dosłownie dostajesz takie plusy, że po prostu twoje jednostki są nie do pokonania. Dobra, ćwiczcie, bo mamy dosłownie niewyćwiczonej dywizji. Okej, więc tak. Możemy już zacząć atakować, ale... tak, dowolny kraj pierwotny to jest to. Królestwo powinno musi być nie istnieje, jest poddanym państwa, zarządzaj kolonii Portugalii, zarządzaj całkowitego podporządkowania się. Oczywiście, że będziemy to... Cel pominięty? A, chciałem, żeby mi oddali. Dobra, powiększenie imperium. Myślę, że tego nie zrobimy, bo to nie jest nawet jakiś sens zbytnio. Mamy nadal doktrynę Monroe.
O, fazę się zmienił. I chodzi o to, że przy doktrynie Monroe oni mogą zostać właśnie wsparci przez Amerykę, więc zanim zaczniemy ich atakować, to najpierw sobie zapiszemy, ponieważ naprawdę boję się, że przy obecnej doktrynie Monroe to oni mogą nas bardzo łatwo pokonać. Okej, szkolenie. To weźmiemy sobie. No nie mamy żadnych ładnych doktrynek, więc trochę słabo. Okej, możemy artylerię lepszą? Jeszcze nie. Statków nie będziemy robić, bo wiecie, bo to statki. One się same budują. Ale w międzyczasie będziemy po pierwsze chcieli, żeby jak najwięcej tych dywizji powstało. Też tam jest dużo, jeżeli chodzi o decyzje, które możemy wykorzystać, a my będziemy mieć dużo dowolnej siły. Więc jak to zrobiliśmy, to możemy zabezpieczenie naszych granic, obrona armii w prowincji. O, to może się przydać później. Dobra. Ja teraz zapiszę i zobaczymy, jak to wygląda z tym. Mówię, doktryna Monroe teraz ona inaczej wygląda. I musimy uważać na to, jak ona inaczej wygląda, ale mamy dosłownie Urugwaj do pokonania, więc to jest Urugwaj. To możecie sądzić, że to jest coś strasznego, ale nie, to jest Urugwaj tylko. Dobra, tutaj będziemy was wspierać. Ma niska, jeżeli chodzi o te przychody, ale usunęliśmy jedną z negatywnych idei. Tutaj mamy dosłownie do grudnia, więc szybko to zrobimy. Urugwaj nic tutaj nie pokazuje, żeby był problem. Oraz mamy już tych gości, więc tutaj musimy zacząć robić. Czekajcie, to jest wyposażenie piechoty. Chodzi o to, że do pewnego momentu wydajności, niezawodność, okej. Wydajność produkcji, premia badań zarówności przedmową. Tyle. No i reszta to takie typowe rzeczy. Okej. Więc dostaniemy tutaj anektuj państwo. Póki nie ma urgolów, to nikt was nie będzie gwarantować, oby. Ale w międzyczasie zaczniemy robić bataliony te... nie wiem jak po polsku jest, bo to jest penalty battalions. Okej, okay. Argentyna wydarzenie. Imperium wykonuje agresywne ruchy. Okej, okay. Czyli mówicie, że... tutaj mogą wezwać was do wojny. Okej, okay, wypowiedzmy w takim razie wojnę. I dosłownie możemy... Boom. O, ktoś jest w stolicy. Kto by się spodziewał? No. Dobra. Te odgłosy. Okej, okay, czyli Argentyna dosłownie nic nie zrobiła z tego, że dosłownie podbijamy Urugwaj. Znakomicie. A my co mamy jeszcze teraz do roboty? My musimy zrobić tylko jedno miasto i to wszystko. Okej, okay, oddawajcie swoją marynarkę, bo uwielbiamy waszą marynarkę wojenną. O, nie mam jeszcze Player Lead Conferences, to musiał zobaczyć widocznie. Wiecie, to zawsze zależy od tego, czy ktoś dosłownie aktualizację ma w środku nocy, czy nie. Bo akurat ta jest bardzo prosta. Ja jeszcze będę musiał trochę sobie popatrzeć z tego względu, że trochę graficznie pozmieniali. To w głównej mierze mnie spowalnia z aktualizacją mojego moda, ale tak, to reszta, to wszystko jest ok. Ok, czyli my jaki mamy war goal? Gdzieś powinniśmy mieć swój war goal. Nie pamiętam, jaki mieliśmy war goal. Czy mieliśmy podbić, czy... Znaczy się 2,3% to nie jest jakieś dużo, to ok. Co my mieliśmy tam? Anektuj, okej, okay, czyli anektowanie, dobrze, zrobiliśmy.
Dobra, więc tylko to zrobimy, co możemy przeczytać. Wielu żołnierzy nie jest zachwyconych perspektywą walki za monarchię, która od dziesięcioleci znajduje się na uchodźstwie. Jednak od czasu wprowadzenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa narodowego wzrosła liczba więźniów. Możemy ich wykorzystać w batalionach karnych. O, w ten sposób wzmocnić nasze zdemoralizowane siły konwencjonalne. No, ciekawie. Okej. Okay. W ogóle śmieszne jest to, że mamy Portugalię jako swoją marionetkę, no. Nie możemy ją wykorzystać jej siłę. Dobra, więc tak, już pochłonęliśmy Urugwaj. Co zgaduję, że będzie dla nas trochę słabo, ponieważ mamy już non-corp. Ale powinniśmy sobie jakoś poradzić sobie w przyszłości. Okej, okay. Atak morskiej obrony przeciwlotniczej. Co? Jakby co nam się miało przydać? Dobra, na razie sobie robimy samoloty, bo teraz jest czas na samoloty, ale widzimy, że Argentyna może nas chcieć trochę, że tak powiem, wykorzystać. Tutaj nie musimy tego robić, jeżeli oni mają taką ścieżkę, to możemy zostawić. Myślę, że Boliwia ma trochę gorszą sytuację, dlatego, że mają góry. No, w górach dosłownie będziemy musieli coś jezioro po środku. Czasami mi się podoba, że dają takie ciekawostki, ale z drugiej strony te jezioro aż tak bardzo nie jest wklętłe. Ale możemy dać medal? Nie, nie możemy dać, ponieważ nie mamy siły politycznej. Podstawowe medale. Okej. Okay. W takim razie kończę ten odcinek. No, jesteśmy już Imperium Brazylii w Portugalii i mamy podstawową flagę. Myślę, że to jest błąd. Nie powinniśmy mieć podstawowej flagi. Więc ja na miniaturkach dam flagę Imperium Brazylii i Portugalii, ale jeżeli chodzi o to, to zapewne to jest problem związany z niedodaniem flagi do taga. Więc sobie jeszcze to zobaczymy. W następnym odcinku zapewne zaatakujemy Boliwię, dostaniemy to, ponieważ chcę dostawać darmowe fabryki za siłę polityczną i spróbujemy jak najszybciej zrobić Banco do Brazil, ponieważ potrzebujemy pieniędzy, tak. Więc to wszystko z tego odcinka. Z wami Trachol, no to cześć.